14 stycznia około godziny 5:20 rano dyżurny międzyrzeckiej policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na węźle S3 Międzyrzecz Południe. Tam, jak ustalili policjanci, kierujący autobusem przewożącym pracowników jednej z dużych firm znajdujących się na terenie województwa lubuskiego, na skutek śliskiej nawierzchni stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, przejechał rondo na wprost i uderzył w bariery energochłonne. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia żadnemu z pasażerów nic się nie stało, kierujący był trzeźwy, całość zdarzenia została zakwalifikowana jako kolizja drogowa.